Witamy w wideoblogu Niska Emisja. Dzisiaj porozmawiamy o planach efektywności energetycznej, a z nami jest pan Michał Kaczmarczyk. Witam serdecznie. Witam. Powracamy ponownie do tematu efektywności energetycznej, tym razem na szczeblu lokalnym. Tak, na temat efektywności energetycznej ostatnio jest dość popularny i słusznie, bo musimy pamiętać o tym, że najtańsza energia to ta, której nie trzeba produkować. I warto się zastanowić, w jaki sposób właśnie oszczędzać energię, jak poprawiać efektywność energetyczną, czy inaczej zmniejszać zapotrzebowanie na przykład budynków na ciepło. Czyli będziemy się poruszać dzisiaj w obszarze przede wszystkim oszczędzania energii i w obrębie tych zagadnień, które podpowiedzą nam, jak tą energię rzeczywiście oszczędzać, jak plan efektywności energetycznej na poziomie samorządu czy gminy można wdrożyć, jakie działania należy podjąć, żeby taki plan przygotować i żeby go z sukcesem zrealizować. Od czego należy zacząć? Wypada zacząć od analizy aktów prawnych na poziomie europejskim, krajowym, czy w końcu na przykład na poziomie gminy czy samorządu. Dlatego, że bardzo istotne jest przeanalizowanie, czy pewne przepisy, które w tych aktach się znajdują, nie kolidują ze sobą. Czy wizja, którą my chcemy zrealizować, czyli tego, jak nasza gmina czy samorząd będą wyglądały w przyszłości, czy ona jest realna do zrealizowania. To jest pierwsza rzecz. Druga to osiągnięcie dużego czy szerokiego poparcia politycznego. Należy pamiętać, że realizacja każdego planu, czy to będzie plan ograniczenia niskiej emisji, czy to będzie plan efektywności energetycznej, o którym teraz rozmawiamy, wymaga tego poparcia politycznego, ponieważ ta wizja i czas, w którym te plany są realizowane, jest dość długi. To nie jest kadencja Sejmu, czy kadencja Sejmiku Wojewódzkiego, 4 czy 5-letnia, tylko to jest okres 15, 20 czy 30 lat. To zależy od nas, jaki ten okres czasowy sobie przyjmiemy. Dlatego wszyscy interesariusze, wszystkie osoby, które będą się w to angażowały, między innymi politycy, powinni w pełni plan popierać i powinni wierzyć w to i czuć, że to jest coś wspólnego, to jest rzecz naturalna, którą żyjemy na co dzień. Więc to poparcie polityczne jest bardzo ważne i o nie należy zabiegać, ale nie tylko na politykach powinno osobom, które takie plany przygotowują i realizują, zależeć, ponieważ wdrożenie planu efektywności energetycznej tyczy się regionu. Jeżeli regionu, no to w tym regionie występują oczywiście dostawcy energii, występują firmy, które odpowiadają na przykład za komunikację zbiorową, występują przedsiębiorcy, w końcu społeczności lokalne czy różnego rodzaju instytucje. I wszystkie te strony muszą mieć swoich przedstawicieli już na etapie opracowywania wizji, o której wspomniałem, czyli tych celów, które my chcemy osiągnąć. Oczywiście przy uwzględnieniu też metod, jakimi te cele będą osiągane, źródeł finansowania i tak dalej. Tylko w takiej sytuacji, a więc poparcia politycznego długoterminowego oraz zaangażowania wszystkich zainteresowanych stron, możliwe jest osiągnięcie sukcesu. Kolejnym etapem jest zgromadzenie rzetelnych, dokładnych danych. Co mam na myśli? Aby zwiększyć efektywność energetyczną, przede wszystkim należy sprawdzić, jakie jest zapotrzebowanie w regionie na energię, jaka jest struktura produkcji, zarówno energii elektrycznej, jak i cieplnej, jak to wygląda, jeżeli chodzi o transport. Ale należy też zwrócić uwagę na takie kwestie, jak chociażby gęstość zaludnienia danego obszaru, warunki klimatyczne czy geograficzne. Tych kwestii jest bardzo dużo. Oczywiście należy też zwrócić uwagę na aspekt społeczny. Bardzo istotne są źródła finansowania. I dopiero zgromadzenie tych wszystkich danych i ich kompletna analiza, no bo oczywiście gromadzenie danych jest tylko pewnym etapem, który prowadzi do wyciągnięcia wniosków. I analiza tych danych pozwala na nakreślenie celów, które będą przede wszystkim sprecyzowane, które będą realne do osiągnięcia, będą zamknięte w konkretnej ramie czasowej. I to nam pozwoli na stworzenie priorytetowych, krótko- czy długoterminowych działań i celów, które zapiszemy w planie efektywności energetycznej. Powtórzę to, bo to jest bardzo istotna rzecz. Tylko jeżeli te dane będą precyzyjne, będą dokładne, a metodyka, którą my zastosujemy, będzie możliwa do powtórzenia w przyszłości, tylko wtedy będziemy w stanie po pierwsze dobrze zaplanować nasze działania, a po drugie kiedyś w przyszłości tą samą metodyką, analizując stan, no już właśnie po pewnych zmianach, będziemy w stanie sprawdzić, czy nasze działania naprawdę powodują zwiększenie efektywności energetycznej. Będziemy po prostu w stanie te dane odnieść do siebie i wyciągnąć konkretne wnioski. Tak w skrócie można opisać przygotowanie planu efektywności energetycznej.
No oczywiście te wszystkie działania, które będziemy podejmować, a więc no zazwyczaj są to oczywiście propozycje wymiany źródeł ciepła, termomodernizacja budynków, wymiana oświetlenia na bardziej energooszczędne, także działania różnego rodzaju informacyjne, które prowadzą do tego, żeby społeczeństwo zaczęło świadomie oszczędzać energię, a może inaczej, świadomie energię wykorzystywać, bo to też jest bardzo ważna rzecz. No to wówczas rzeczywiście ten cel może zostać osiągnięty, osiągnięty zostanie sukces. Co to znaczy świadome wykorzystanie energii? Świadome wykorzystanie energii oznacza to, że trzeba się skupić na wszystkich osobach, które tę energię wykorzystują i nie tylko przygotować programy osłonowe dla osób najuboższych, które oczywiście tej pomocy potrzebują przy wymianie źródła ciepła czy przy zwiększeniu kosztów ogrzewania, ale warto też zwrócić uwagę na osoby, które nie zwracają same uwagi na to, ile tej energii zużywają. Być może dlatego, że ich sytuacja materialna jest po prostu dobra i sam fakt, czy te rachunki za energię elektryczną i za ogrzewanie będą wyższe czy niższe, nie ma dla nich większego znaczenia. Natomiast w takich społecznościach jak na przykład Kraków, gdzie mamy 1 000 000 mieszkańców, każde zachowanie jest istotne i w każdym mieście, które się zmaga ze zjawiskiem niskiej emisji, każde zachowanie pojedynczej osoby ma znaczenie. A gdzie można szukać dobrych praktyk dla planów efektywności energetycznej i to w kontekście niskiej emisji? Jeżeli chodzi o takie dobre praktyki, to warto wspomnieć o gminie Thun w Austrii, gdzie taki plan jest realizowany. On jest realizowany właśnie w kontekście efektywności energetycznej w budynkach, które należą do samorządu. Mam tutaj na myśli budynki użyteczności publicznej. Działania, które zaproponowano w tamtym regionie, to działania dobrze znane wszystkim, takie jak na przykład termomodernizacja budynków, zmiany oświetlenia na bardziej energooszczędne, czy wymiany źródeł ciepła, stosując chociażby pompy ciepła, które będą współpracowały na przykład z panelami fotowoltaicznymi. Natomiast rzecz, na którą w tym konkretnym przypadku warto zwrócić uwagę i fakt, dlaczego akurat na ten region ja uwagę chciałbym zwrócić, to narzędzie, które służy do zbierania i monitorowania danych. Narzędzie Energy Monitoring and Controlling Solution pozwala na gromadzenie danych w sposób ciągły. Nie tylko gromadzenie tych danych, ale także porównywanie ich ze sobą. Co mam na myśli? W tym konkretnym regionie mamy kilka gmin, które wprowadzają plan efektywności energetycznej. Wprowadzone są w tych gminach różne rozwiązania, na przykład dla budynków o podobnej kubaturze, a następnie poprzez analizę danych wyciągane są wnioski, które rozwiązanie przyniosło pożądany efekt, czyli które bardziej zwiększyło efektywność energetyczną. Taka analiza danych, przede wszystkim zbieranie precyzyjnych i dokładnych danych w sposób ciągły, analiza przez osobę, która odpowiada za wprowadzanie tych danych czy samo zbieranie oraz wyłapywanie błędów, które mogą oczywiście nastąpić, jest bardzo istotne, jeżeli chodzi o efektywność energetyczną i o oszczędzanie energii. Warto korzystać z przykładów zagranicznych, ale również polskie gminy prowadzą plany ograniczenia niskiej emisji. Tutaj mamy przykład ankiety wysyłanej przez gminę Zabierzów. Tak, jest to ankieta, w której trzeba zawrzeć oczywiście podstawowe informacje na temat budynku, który zamieszkujemy, jednym domu jednorodzinnego. I wskazać na źródło ciepła, które obecnie w tym budynku się znajduje, oczywiście przy wskazaniu, jakie jest zapotrzebowanie cieplne tego budynku. Ta ankieta ma na celu analizę sytuacji w samej gminie Zabierzów, oczywiście wyciągnięcie konkretnych wniosków, no i podjęcie działań, które będą zmierzały do ograniczenia niskiej emisji. Podsumowując, warto zwrócić uwagę na plan efektywności energetycznej, ponieważ w obecnych czasach przede wszystkim musimy oszczędzać energię.